Rozumiemy wszyscy, że dzisiaj nie będę długo mówił, ale rozpocznę tylko kontynuację tego, co rozważamy na temat budowania się wzajemnego. Budowania się w Kościół, w Zgromadzenie Świętych. I moi drodzy, poruszyliśmy już siedem różnych tematów. Rozpoczęliśmy od tego, że powinniśmy mieć tą świadomość, że Kościół to jest zgromadzenie ludzi zbawionych, uratowanych, wywołanych, którzy stali się w Chrystusie, członkami jedni drugich. Słuchajcie, to w Chrystusie jest niesamowicie ważne. Jeżeli czytamy listy Pawła, to on tutaj najwięcej na ten temat pisze i używa tego zwrotu w Chrystusie. Wszelkie błogosławieństwo, wszelkie życie, wszelkie obietnice, wszelkie zmiany wszystko darowane jest w Chrystusie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy człowiek zaczyna ufać Bogu, oto przez moc Bożą zostaje umieszczony mocą Boga w Chrystusie, ukryty w Chrystusie. I <laughs> doświadczamy tego, przeżywamy to, wiemy o tym, że jesteśmy w nim. Jest nawet napisane pamiętacie, apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian 5 w drugim liście do Koryntian 5,17 jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowym, ale pod warunkiem, że jestem w Chrystusie i tego nie mogę sam uczynić, ja mogę przyjść do, do Chrystusa, prosić Go o przebaczenie, a wtedy Bóg w swojej łasce przebacza mi i umieszcza mnie w Nim. W tym miejscu zbawienia, jakim jest sam Jezus Chrystus. I osoby, które idą do chrztu, one już są w Chrystusie. Muszą być w Chrystusie, prawda? Bo inaczej ten chrzest i tak nie byłby ważny. Będąc w Chrystusie, będą zanurzeni także w to, w jego śmierci, w jego zmartwychwstanie, jakby przypieczętują w chrzcie. To doświadczenie bycia, znalezienia się w nim, doświadczenia Jego przebaczenia, Jego miłości. A więc mówimy o tym, że stajemy się w Chrystusie członkami jedni drugich, stajemy się Bożymi dziećmi, że mamy być tymi, którzy mają tą świadomość odpowiedzialności za siebie nawzajem, że moje życie z Bogiem ma wpływ na życie mojego brata, mojej siostry, że. To, co dzieje się w moim życiu, czy o tym mówię głośno, czy nie, czy ukrywam w swoim sercu, to ma duchowy wpływ na kościół. Bo jesteśmy przecież połączeni nierozerwalnie z sobą, tak jak członki naszego ciała. Jeżeli coś boli mnie w moim ciele, ja to cały odczuwam sobą. Jeżeli coś dzieje się w kościele, nawet jeżeli to nie jest widoczne, to jest gdzieś tam ukryty ból, on dotyka cały kościół. Kościół jest fenomenem, jest organizmem, żywym organizmem. Tak właśnie naucza nas Boże Słowo, że mamy być tymi, którzy szanują jeden drugiego, cenią jeden drugiego. Mamy być tymi, którzy w trosce o siebie nawzajem nie powinniśmy się bać, ale w Bożej Miłości nawet napominać jeden drugiego. Mówiliśmy, poświęciliśmy temu aż dwa. Dwa wykłady, dwa rozważania, w jaki sposób to powinno się odbywać. Ale to wszystko ma służyć ku budowaniu kościoła. Każdy z nas przeżywa dobre chwile i gorsze chwile w swoim chodzeniu z Bogiem. Czasami jesteśmy ogromną zachętą dla drugich, a czasami sami potrzebujemy, aby nas ktoś zachęcił. Dodał nam takiej nowej siły, zainspirował nas, abyśmy biegli dobry bieg wiary. Tak to wygląda w kościele Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, że powinniśmy pozdrawiać jeden drugiego, że to, to, to pozdrowienie płynące to. Błogosławieństwo płynące do, do drugiego powinno być we właściwy sposób komunikowane, powinno być wyrażane na miarę zwyczaju, kultury, w jakim kościół, w, jak, w jakiej się znajduje w danym, w danym momencie, w sytuacji, w danym kraju, w danej kulturze, ale tak, żeby to było czyste, święte, tak aby to przynosiło błogosławieństwo. I kiedy Paweł pozdrawia Kościół, to to nie są tylko to nie jest forma grzecznościowa. W tym musi być serce, powinno być serce, że ja kogoś pozdrawiam, ale to płynie ze mnie, że ja myślę o tym, co się dzieje w twoim życiu i chcę, żeby się dobrze działo i, i dlatego cię pozdrawiam i wyrażam w tym pozdrowieniu miłość i błogosławieństwo do Mojego brata i, i do mojej siostry. A dzisiaj, jak powiedziałem, tylko rozpocznę, zrobię może taki jeden, może dwa punkty, tak żebyśmy o przyzwoitej godzinie zakończyli. Moi drodzy, kolejną rzeczą bardzo ważną jest, o której apostoł Paweł naucza, to to, abyśmy umieli i służyli sobie nawzajem. W liście do Galacjan 5.13 jest napisane tak bo wy do wolności powołani zostaliście bracia, dodam i siostry, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Ale służcie jedni drugim w miłości. Drodzy, to wyrażenie jedni drugim, jak już powiedziałem, jest niesamowicie ważne, częste w Nowym Testamencie, kiedy mowa jest o Kościele. Dlatego tak bardzo mocno na to zwracam uwagę, jak ważne jest, żebym należał do Bożej rodziny. Bo aby wypełnić to te przykazania wynikające z wyrażenia jedni drugim, to ja muszę gdzieś należeć. Ja muszę gdzieś być zakorzeniony. Muszę mieć swój dom, swoją rodzinę, swój zbór, aby wypełnić to polecenie Bożego Słowa. Te przykazania wynikające z polecenia jedni drugim. Ale tutaj teraz chciałbym się skoncentrować na tym, na tym stwierdzeniu. Mamy służyć jedni drugim i to służyć w miłości. Zwróćcie uwagę, tu jest powiedziane o wolności. Tu jest powiedziane o tym, żeby właściwy sposób podchodzić do wolności, którą mamy w Chrystusie. I powiedziane jest, że będąc wolny mam służyć. Jakby pewien paradoks jest w tym jednym zdaniu, bo czasami mamy takie wrażenie, że dzisiaj wszyscy chcą być wolni. Od nikogo niezależni. Czy to w domach, czy w rodzinach, czy w społeczeństwie, czy w kościele, gdziekolwiek. Ale tak, takie myślenie o wolności po pierwsze w ogóle nie jest rzeczywistością, bo każdy z nas jest ograniczony sam sobą, ale też każdy z nas jest ograniczony drugim człowiekiem. I bycie wolnym, czyli zupełnie niezależnym od nikogo, od niczego, kompletnie, ma się nijak do rzeczywistości, w jakiej jako ludzie funkcjonujemy. Druga rzecz, wolność. Paweł mówi: Do wolności zostaliście powołani. I chrześcijanin stał się człowiekiem wolnym. Wolnym. I moi drodzy, słowo Boże to niesamowicie podkreśla, że w Chrystusie, Jezusie, jest duchowa wolność. Jesteś wolny od grzechu. <kluzny> Jesteś wolny od wpływu. Od manipulacji, wpływu, zwiedzenia diabła. Oto byliśmy w ciemności. Byliśmy niewolnikami i grzechu, i szatana. On jest nazwany Bogiem tego zepsutego świata. On jest nazwany władcą tego świata. On uważa siebie, że ten świat należy do niego, i w jakimś sensie, w jakimś sensie tak. Mając na myśli ludzi. Bo wszyscy znaleźli się w wyniku upadku Adama pod wpływem i grzechu, i diabła. No i grzech spowodował to, że totalnie zepsuł człowieka. Totalnie zepsuł człowieka. Z tego, który był dobry, z tego, który miał wyrażać Boga, w jego charakterze, w jego działaniu, człowiek stał się okropny. Dzięki Bogu, że nadal pozostał człowiekiem, że nadal pozostało coś z tego podobieństwa do Boga, ale jego wnętrze, nasze wnętrze, zostało totalnie zepsute przez grzech. Wszyscy zgrzeszyliśmy, bez wyjątku. A więc potrzebne jest wyjście, i ono Bóg daje to wyjście i to zbawienie, i ten ratunek, i to nowe serce tylko przez społeczność z Chrystusem i Chrystusie. Po prostu muszę przyjść do Zbawiciela, aby On pomógł mi się wydostać z tego miejsca ciemności, niewoli i śmierci i przeniósł mnie do życia, do wolności. Inaczej jestem totalnie w niewoli, totalnie w ciemności, zdominowany przez grzech, zdominowany przez tego, który stoi za grzechem, szatana. Tego jest napisane o tej niewoli, w jakiej znajduje się, duchowej niewoli, szatana, w jakiej znajduje się człowiek. I co gorsza, albo nieco gorsza, co jest jakby dopełnieniem tego całego obrazu, jestem skażony grzechem. Człowiek nieodrodzony, niezbawiony, jest skażony grzechem. Jego natura jest skażona grzechem. I nie może podobać się Bogu. Potrzebuje całkowitej przemiany, potrzebuje odnowienia, które daje tylko Bóg, które daje tylko Chrystus. I przez wiarę, przez zaufanie Chrystusowi, ta zmiana może się dokonać, drodzy. Do wolności zostaliście powołani. Ale ta wolność jest w osobie Jezusa Chrystusa. Ta wolność dana jest przez moc i wybawienie, które jest w Jezusie Chrystusie i przez moc Ducha Świętego. I wolność to główny temat listu do Galacja. Wolność, o której mówi, Paweł mówi, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. A więc nie próbujcie wracać do tego, co było stare, do waszego starego życia, starego sposobu myślenia. Nie szukajcie usprawiedliwienia tam, gdzie go nie ma. Przez wasze uczynki. Przez to, że Chcecie znowu coś do dziełach odkupienia, które jest we krwi Jezusa Chrystusa, coś jeszcze dodać, aby być uratowanymi. Paweł mówi: Nie, 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 znowu wtedy poddacie się pod jarzmo niewoli. Do wolności zostaliście powołani. Zakon pochodzący z Synaju. Dobre prawo Boże. Wszystkie przykazania, jakie Bóg dał Izraelowi na Synaju. 633 różne przykazania i nakazy. My znamy dziesięć, naj, naj, te najważniejsze, które mówią o miłości do Boga i do bliźniego. Jezus powiedział, że wszystkie dziesięć mieszczą się w tych dwóch przykazaniach. Będziesz miłował Boga z tego serca, duszy, myśli, sił swoich, a bliźniego jak siebie samego. A Paweł w liście do Galacjan jeszcze to zawęża i mówi, tak naprawdę jest tylko jedno, najważniejsze, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, bo nie możesz miłować w sposób właściwy bliźniego, jeśli nie miłujesz Boga. Jeśli Bóg nie jest na tronie twojego, mojego serca. Jakkolwiek, zakon pochodzący z Synaju pokazał, co Bogu się podoba, co Bogu się nie podoba. Będziesz robił to, a nie będziesz robił tego. Ale zakon nikogo nie usprawiedliwił. Ujawnił tylko stan serca człowieka. Uświadomił człowiekowi, że jest grzeszny, że nie jest w stanie bożych przykazań wypełnić. Przez własną siłę, ileż to razy próbujemy, mówimy, już nie będę, ja się poprawię, ja zmienię, ale wracamy z powrotem do tych samych rzeczy. Wiecie, że to grozi nam także po nawróceniu. Jeżeli nie nauczymy się żyć pod łaską własnej w mocy Bożej. Taką książkę zakupiłem, można ją będzie przeczytać. My się nastawiamy po nawróceniu i bardzo często ja też na tym się łapię. Mówimy tym, którzy się narodzili na nowo, nawrócili, mówimy: "Jeśli zgrzeszysz, to pamiętaj, jest taki wiersz w pierwszym liście Jana, że jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika. Jeśli wyznamy swoje grzechy Bogu, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam." I to jest prawda. Ale nie to powinniśmy akcentować dla tych, którzy oddają swoje życie Bogu i dla samych siebie. Powinniśmy troszeczkę iść dalej w tym liście, i w drugim rozdziale, pierwszy wiersz pierwszego listy, Jana mówi: Dziateczki moje, to Wam piszę, abyście. Jak? Nie grzeszyli. Dziateczki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Paweł, w liście do Rzymian, mówi tak: W Chrystusie zostałem uwolniony. Jesteśmy pod łaską i grzech nad wami nie będzie panował. Zupełnie inna perspektywa. Nie jestem zbawiony i odrodzony, aby grzeszyć. Jestem zbawiony, odrodzony po to, aby teraz żyć i podobać się Bogu. Oczywiście, że Pismo nigdzie nie, na, nie naucza nas na temat bezgrzeszności chrześcijanina, odrodzonego człowieka. O tej doskonałości bez grzechu. A spotkaliśmy i spotkałem takich ludzi, którzy głosili, że ktoś mówi: Ja już 15 lat nie zgrzeszyłem, a inny mówi: A ja 20. Chciałbym to widzieć. W każdym razie pamiętajcie, my się mamy patrzeć na to, oto jestem odkupiony z grzechu. Nie aby dalej grzeszyć, ale odkupiony po to, aby mieć zwycięstwo w swoim życiu i być wolnym od grzechu. Amen? Amen. Zupełnie inna perspektywa. Do wolności zostaliście powołani. Ta wolność jest w Chrystusie i przez Chrystusa. Ale pod pozorem tej wolności. Nie folgujcie sobie, nie pobłażajcie sobie. Tu apostoł Paweł używa mocnego słowa ciału, rozumiejąc pod tym starą, grzeszną naturę. Naszą cielesność, o której jako ludzie wierzący nie jesteśmy uwolnieni w tym znaczeniu, że ciągle będąc w ciele mamy z cielesnością problem. Jak tylko przestaniemy czuwać, kontrolować nasze życie, no to ta stara natura będzie próbowała i ta cielesność będzie próbowała się jak najszybciej objawić w naszym życiu. A więc zakon nie mógł i nie usprawiedliwił nikogo. Zakon pokazywał, jesteś grzesznikiem. I pokazywał, że oto jest zbawiciel, jest Chrystus. Musisz przyjść do niego i u niego szukać łaski, przebaczenia, oczyszczenia i mocy do nowego życia. Po to był dany zakon. I Paweł pisze w liście do Galacjan, on jest tym przewodnikiem do Chrystusa. Abym w Chrystusie szukał usprawiedliwienia, a nie w samym sobie, nie w swoich uczynkach, czy w uczynkach zakonu. To jest to, co w liście do Galacjan 5.1 Paweł mówi, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Jestem wolny. Jesteś wolny w Chrystusie. Wolny, aby żyć dobrym, świętym, czystym życiem z łaskiej mocy Boga. I oto muszę w tym kierunku to widzieć, to mieć przed oczami i w tym kierunku zmierzać. Oto Bóg udziela nam łaski i mocy. Wolność. Nie wolno nam mylić z samowolą. Samowola nie jest wolnością. To nie jest wolność. Wiecie, ludzie myślą, że wolność polega na tym, że mogą robić, co im się zamarzy. No to spróbuj robić, co ci się zamarzy. Nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale możesz wylądować na 20, 50, albo dożywocie. Jak ci się zamarzą, różne dziwne rzeczy. Nie, jest jakiś porządek, jest jakieś prawo, są zasady i moja wolność jest ograniczona przez wolność każdego z nas, którą mamy. I ty i ja musimy się liczyć z tym, że nie jestem sam. Paweł, pisząc o wolności, coś ma na myśli. Coś chce nam powiedzieć. I pierwszą rzecz, którą bardzo mocno tutaj widzimy z tego fragmentu, z tego wiersza Bożego Słowa, to to, że wolność w Chrystusie nie jest wolnością przyzwoleniem do grzeszenia w naszym życiu. Możecie powiedzieć amen. W wielu miejscach w liście do Rzymian, czy w liście do Galacjan, apostoł Paweł mówi, czy skoro objawiła się nade mną łaska, to czy a więcej nawet On mówi: Tam, gdzie więcej objawił się grzech, tym łaska bardziej obfitowała. O, to znaczy, że mogę sobie pozwolić na grzeszenie, bo więcej łaski będzie moim udziałem. Oczywiście, że takie myślenie jest błędne. To jest to, przed czym przestrzega apostoł Paweł, mówi: Nie traktujcie lekko łaski Bożej w Waszym życiu. Nie próbujcie je w taki sposób traktować. A więc mieszkańcy Galacji mieli skłonność do popadania w skrajności, tak jak współczesny człowiek. Współczesny chrześcijanin, ty i ja. Jedni próbują wracać do bycia sprawiedliwymi przez zachowywanie zakonu, co sprawiało, że znowu znaleźli się w niewoli. Drudzy, słysząc o wolności, poczuwali się do czynienia wszystkiego, na co mieli Ochotę. Dlatego Paweł pisze do nich: jesteście wolni, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. W liście do Rzymian to jest napisane tak: cóż na to powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? I zaraz Paweł pisze: przenigdy. Przenigdy. A pamiętacie, co pisze apostoł Jan w tym pierwszym liście, od którego zacząłem? Że którzy narodzili się z Boga nie grzeszą. Nie grzeszą. I sądzę, że rozumiejąc w kontekście słowa i, i tego listu i innych miejsc, Jan ma na myśli, to są chrześcijanie, to są ludzie, którzy, którzy nie pozwalają sobie na trwanie w grzechu. Ale robią porządek, ilekroć jest potrzeba w swoim życiu, aby rozprawić się z tym, co jest grzeszne w ich życiu. Jeden z psalmów mówi: Gdybym patrzył na nieprawość w moim sercu, Pan byłby mnie nie wysłuchał. Jak może Bóg wysłuchać kogoś, co trwa w grzechu i oczekuje, że Bóg jeszcze będzie wysłuchiwał jego próśb? Tak więc mówi, nigdy. jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim mamy żyć? Bo przecież umarliśmy na krzyżu wraz z Chrystusem. Kiedy Chrystus był ukrzyżowany dwa tysiące lat temu, Bóg Ojciec tam umieścił w nim, w Chrystusie, każdego grzesznika, który przyjdzie na ten świat, przyszedł i przyjdzie. Umarliśmy. Aby już teraz nie żyć dla grzechu, ale żyć dla Chrystusa. Jak to jest możliwe? Tylko z łaski i mocy Bożej, przez moc Ducha Świętego w nas. Życie, życie człowieka, chrześcijanina jest ponadnaturalne z mocy Boga. Jest czymś niezwykłym i niesamowitym. I ostatnia rzecz, zanim będziemy się modlić, zanim skończy ten pierwszy punkt. Paweł pisze tak, kiedy mówi, że ta wolność nie jest przyzwoleniem do grzeszenia, że nie wolno nam jej traktować jako zasłony dymnej dla spełniania naszych cielesnych pragnień. Pisze tak, albowiem łaska Boża, Tytusa 2, 11 do 14. Albowiem łaska, albowiem objawiła się łaska Boża. Zbawienna dla wszystkich ludzi. Kocham to miejsce. Ta łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Wszystkich. Nie ma grzesznika, który by nie był objęty łaską Bożą. Nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności. I światowych porządliwości na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Piękny tekst mówiący o boskości Jezusa. Nazwany jest wielkim Bogiem i Zbawicielem, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić. Od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jesteś wolny. Jesteś wolny w Chrystusie. Nikt z nas nie musi żyć pod butem grzechu. Możesz wstać i powiedzieć z łaski i mocy Boga: Ja mam w Chrystusie zwycięstwo. Jestem wolny. I budząc się rano nie muszę wstawać, myśląc o tym, że znowu będę grzeszył, ale myśląc o tym, o to jestem wolny w Chrystusie, aby żyć w zwycięstwie i wolności od grzechu. Amen. Perspektywa. Spojrzenie, wiara, zaufanie. I ta łaska Boża nie daje nam przyzwolenia, aby grzeszyć. Ale ta łaska Boża uczy nas. Ta łaska Boża dosłownie wychowuje nas, kształci nas, abyśmy się wyrzekali tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba, a prowadzili żywot we wstrzemięźliwości, sprawiedliwości i pobożności. I na tym zakończę, i będę kontynuował za jakiś czas. Chcielibyśmy powstać, aby się modlić. Jesteśmy Bogu wdzięczni za naszych katechumenów. Ale tak jak doświadczaliśmy podczas modlitwy uwielbiania takiej Bożej obecności i świadomości tego, że On tutaj jest, chcemy jeszcze Boga uwielbić społecznie, indywidualnie. Cieszę się, że tak licznie dzisiaj przybyliśmy tutaj, ale chcemy Boga jeszcze uwielbić, tak jak na początku. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci za łaskę. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, dziękujemy Ci za moc słowa, dziękujemy Ci za Kościół, dziękujemy Ci za siebie nawzajem. Panie wywyższamy Twoje imię, Panie dopomóż nam chodzić w wolności, wolności Panie od wpływu szatana, wolności od grzechu, jego wpływu na nasze życie. Panie i polegamy nie na sobie, ale na łasce Twojej, na mocy Twojej, gdyż łaska Twoja udziela nam mocy i zwycięstwa. Naucz nas takiego chodzenia. Panie, prosimy Ciebie w imieniu Jezusa. Naucz nas, abyśmy mogli służyć Sobie nawzajem wolności, którą mamy w Chrystusie. Panie, abyśmy będąc wolnymi doświadczali całej gamy Twojej manifestacji i działania w naszym życiu i przez nasze życie. Dla naszego dobra i dla dobra Kościoła, moich braci i sióstr. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Panie. Halleluja. Amen.